zgłoszone kandydatury to są firmy, które osiągnęły bardzo duże sukcesy na terenie powiatu lubartowskiego i wybór był naprawdę trudny. Ja wszystkim serdecznie gratuluję, wszystkim uczestnikom tego konkursu. I już niedługo dowiemy się, kto został głównym laureatem konkursu Złote Lampy. Wszystkiego dobrego. Dziękuję. Funkcja przedsiębiorcy, w mojej ocenie, jestem ekonomistą, to pozwolę sobie na taką indywidualną refleksję, to jest dzisiaj takie najbardziej z możliwych patriotycznych wyzwań. Bo właśnie w taki sposób zbudujemy siłę naszej kochanej ojczyzny, budując jej dobrobyt, dobrobyt ekonomiczny, dobrobyt gospodarczy. Z wielkim uznaniem patrzymy na to, z jakimi problemami borykają się przedsiębiorcy. Drodzy Państwo, w imieniu Zarządu Powiatu Lubartowskiego, w imieniu Rady Powiatu Lubartowskiego proszę przyjąć wyrazy wielkiego uznania. Tuetkę otrzymuje firma Maspol Grzegorz Mazuś z Lubartowa. Prowadząc firmę te 32 lat, zaczynając od małej firmy, prawda, trafiając na wiele trudności, dotrwałem, powiedzmy, do wieku emerytalnego. Dziękuję wszystkim za to, że zauważyły takie firmy w Lubartowie. Pochodzę z Lubartowa, powiedzmy, od pokoleń jestem zaszczycony tym wszystkim.